Ojcze, dziękujemy Ci za dzisiejsze warsztaty. Dziękujemy Ci za to, że Twoje Słowo, ono pracuje w nas i ono dokonuje w nas zmian. Duchu Święty, nasze umysły są nastawione na Twoje Słowo. Jesteśmy gotowi przyjmować je jako Twoje Słowo, Ojcze. I wydamy stukrotny plon. Amen. Mamy warsztaty wiary, a potem warsztaty małżeństwa i rodzina. Teraz w przerwie będziemy zbierać pieniądze za warsztaty po 20 zł za jedne, po 20 za drugie. Kto będzie chciał, na których być, kto będzie mógł zbierać, to może. Kto chce. Też kasę zbierać. Dobrze, to moja żona będzie zbierać. Kochani, miesiąc temu warsztaty zakończyliśmy na temacie języka i dalej będziemy dzisiaj szli w temacie języka, w temacie mowy wiary. Ja jestem fanatykiem mowy wiary. Uważam, że jest to jeden z kluczowych elementów praktykowania życia z Bogiem tutaj na ziemi. I uważam, że to, co w życiu osiągnąłem, to jednym z głównych narzędzi był mój język i jest mój język. Więc mam to, co wypowiadam. To jest bardzo praktyczne narzędzie. Mówimy o praktycznych narzędziach, że te warsztaty tak idą w kierunku bardzo praktycznych rzeczy. W przypowieści Salomona 18:21 mówi nam tak: śmierć i życie są w mocy języka. Śmierć i życie są w mocy języka. To, co wypowiadasz swoim językiem, zawsze buduje coś w rzeczywistości. Zawsze coś zbuduje. Niekoniecznie coś dobrego. Niekoniecznie coś żywego. Ponieważ życie i śmierć jest moc języka. Język jest końcówką mocy. To jest końcówka mocy. Nie posiadamy informacji w piśmie, ani też ja osobiście nie mam doświadczenia. I nie znam kogoś, kto ma inne doświadczenie tego rodzaju, bo było coś większego, co moglibyśmy nazwać większą końcówką mocy. Jeżeli Słowo Boże mówi, że życie i śmierć jest mocy języka, a Jakub, o czym mówiliśmy na poprzednich warsztatach, opowiada, że językiem, za pomocą języka, możemy sterować całym swoim ciałem. Każdym elementem. My możemy zrobić ze swoim ciałem, co chcemy. Za pomocą języka. My możemy być, jacy chcemy, za pomocą języka. A te fragmenty, które mówią na przykład o tym, że z każdego nieużytecznego słowa zdamy sprawę przed Bogiem, to one stawiają nas w miejscu takiego silnego wypionowania. To się okazuje, że to są bardzo poważne rzeczy. Ale ja dziś wiem, że mimo że Kościół zdaje sobie z tego sprawę, to praktykowanie tego jest bardzo płytkie. Ludzie uważają, że ich słowa, one nie są tak istotne, jak mówi Pismo Święte. Mogę sobie mówić jakoś, a ja powiem Ci, że Ty nie ominiesz duchowej zasady, którą przed chwilą czytałem, że życie i śmierć jest w mocy języka. Nie ominiesz tego. A więc powiem tak. Wszystkie symptomy śmierci,
które w Twoim życiu powstały do dziś. Krótko powiedziawszy, Twoje porażki, kłopoty sobie wypowiedziałeś. No wypowiedziałeś sobie. To nie może, bo jeśli się z tym nie zgodzisz, to Ty się musisz nie zgodzić z Bogiem teraz. No musisz się nie zgodzić. Ty musisz uznać, że sobie wypowiedziałeś życie. Już powie, ja powiem tak. Wypowiedziałeś sobie życie. My te sprawy musimy brać całościowo, ponieważ całościowa filozofia prawa przyciągania, ona bardzo mocno nam pokazuje podstawę tego zjawiska. Przyjaciele, myśli ściągają określoną rzeczywistość, a cóż dopiero słowa. Myśli, to jest w ogóle udowodnione przez świecką naukę. To nawet ja już nie poruszam aspektów wiary naszej. Ja już poruszam takie zwykłe, światowe badania, które pokazują, jak energia jest, jak ona się skupia, przychodzi, bo to się bada normalnie, wiecie, bo to są impulsy elektryczne, to jest w ogóle, to się bada zgodnie z tym, na czym człowiek się na przykład w ogóle skupia czy koncentruje. Że energia sobie biega, jak się skupi na czymś, to ona się zatrzymuje. To jest człowiek, to jest szok. Teraz zobacz, to badania takie są. A teraz idziemy dalej i mówimy o języku, czyli o wypowiedzianym słowie. Przecież ja przytaczałem ostatnio te informacje, które często sobie tak się pojawiały co pewien czas w internecie, że ludzie robią doświadczenia, świetni naukowcy. Doświadczenia. Kilka miesięcy temu było robione doświadczenie, które zostało opublikowane normalnie na uczelni, gdzie postawiono dwa słoiki z ryżem. Do jednego mówiono rzeczy pozytywne, do drugiego mówiono rzeczy negatywne. Ten, gdzie mówiono rzeczy pozytywne, nie popsuł się w najmniejszym procencie. Ten, do którego mówiono rzeczy negatywne, zgnił. Robiono to przez 2 tygodnie. 2 tygodnie przeklinano ryż w jednym słoiku i 2 tygodnie błogosławiono ryż w drugim słoiku. To ludzie. To robią ludzie niewierzący. Niewierzący ludzie! Mówią do słoika z ryżem, jesteś wspaniały, cudowny, niesamowity, po prostu będziesz zawsze najlepszy. I tam nie powstaje reakcja bakteryjna. Ty. Co tam się dzieje? No bakterie nie mogą tego zniszczyć, zainfekować, pleść się nie pojawia. A drugiego się mówi, jesteś niczym, jesteś zerem, jesteś taki, jesteś inny i on zaczyna gnić. A chrześcijanie mówią, nie, to nie jest takie ważne, co ja mówię. Ja mówię, ty jesteś w ogóle chory na głowę. Prawda Boża mówi tak, życie i śmierć jest w mocy. To, co wypowiadasz swoim językiem, zawsze buduje coś w rzeczywistości. Zawsze. Nie ma słów, przyjaciele, które są tak zwanymi słowami środka. Nie ma. Że sobie mówię o niczym. Wiesz, jak ja nie mówię o ważnych sprawach, to nie ma znaczenia. To ma znaczenie. W ogóle ma znaczenie, jak ty buzię otwierasz. Rozumiesz? Bo jesteśmy jedynymi stworzeniami, tak? Które mówią. Zwierzęta nie mówią, rośliny nie mówią. My mówimy. Jesteśmy na obraz Boga. Na początku było słowo. Jak on stworzył ziemię? On wypowiedział ziemię, on wypowiedział niebo, on wypowiedział gwiazdy, on wypowiedział powietrze, on wypowiedział drzewa, on wypowiedział to wszystko. On to wypowiedział. Jak Maria zaszła w ciążę? Jak Maria zaszła w ciążę? Ktoś powie, ja mówię, proszę opisz mi to zjawisko, jak Maria zaszła w ciążę. Co ty uważasz, że sikała pod wiatr? Tak Maria nie zaszła w ciążę. On wypowiedział Jezusa. I tam nastąpiło zapłodnienie, tak? W wyniku wypowiedzenia słowa. W wyniku wypowiedzenia słowa, tak? Następuje fizyczne zapłodnienie.
wstaje Jezus. Gdy wypowiadasz słowa wiary, wzbudzasz życie. Gdy wypowiadasz słowa niewiary, wzbudzasz śmierć. Zawsze. 24 godziny na dobę. Bez względu na to, czy mówisz to do wierzących, czy do niewierzących. Bez względu na to, czy to jest w luźnych rozmowach, czy to jest w rozmowach w ogóle poważnych. Nie ma żadnego znaczenia. Nieważne, czy mówisz to do żony, do męża, do dzieci. Tak? Nieważne, czy chlepiesz swoje dziecko po plecach i mówisz, ty głupeczku. Taki głupi jesteś. I uśmiechasz się. A wszyscy się cieszą, że jest głupi. Wszyscy się cieszą, jak najbardziej. Demony też się cieszą. Demony też się cieszą. Że chlepiesz swoje dziecko po plecach i mówisz, ty głupeczku, ty debilku. Mówię, to nie ma znaczenia, co ja powiedziałem, to są żarty. To nie tak działa. Rozumiesz? To nie ma takiego czegoś. Można żartować, można robić różne rzeczy, ale to musi zawierać w sobie potencjał życia. Nawet nieważne, jakie są reakcje na to, bo reakcje są nieważne. To nieważne są reakcje. Ważne, że ja uwalniam życie. To jest ważne. Rozumiecie? To jest ważne. Twój język jest końcówką mocy. Weź to, wbij sobie do głowy. Musisz opanować zasady mówienia. Żeby chodzić w wierze, musisz opanować zasady mówienia. Zasady mówienia. To nie jest kwestia, że ty nie możesz powiedzieć o czymś, co było w twoim życiu kiedyś. To nie jest kwestia, że ty nie możesz dokopać się do głębi jakiegoś problemu. To nie są rzeczy związane z wiarą. To nie o to chodzi. To chodzi o to, że ja w swoim sercu buduję obraz wiary i ja ten obraz potem wypowiadam. Ja na przykład jestem przekonany o absolutnym sukcesie w swoim życiu. Absolutnym sukcesie. Jak ja mówię, że będę żył 120 lat na ziemi, to ja będę żył 120 lat. Nie 90 lat. Okej? Okay? Będę żył 120. Jak ja mówię, że ja będę do końca życia zdrowy, do końca życia, rozumiecie? To ja do końca życia będę zdrowy. Jak ja mówię, że ja w wieku 100 lat będę miał normalne stosunki seksualne z żoną, to ja będę miał normalne stosunki seksualne. Dlaczego? Bo ja mówię. I mnie gówno obchodzi to, co mówi na ten temat medycyna. Dlatego, że ja nie mam napisane w moim piśmie, że życie i śmierć jest w opracowaniach medycznych. Ja mam tam napisane w tej starej, dobrej księdze, że życie i śmierć jest w czym? W mocy języka. Tak? Nie w opracowaniach. Rozumiesz? Nie w opracowaniach. W mocy języka. W mocy języka. To są bardzo proste rzeczy, tylko ja tutaj mam w ogóle rozwój. Duchowy rozwój to jest doprowadzanie siebie do prostoty. Wielu ludzi myśli, że duchowy rozwój polega na tym, że my zaczynamy być coraz bardziej skomplikowani wewnętrznie. Nie. Duchowy wzrost polega na rozkomplikowaniu. Rozkomplikowaniu. Wchodzimy w system rozkomplikowania. Lekarz mówi, ma pan raka. A ty mówisz tak, to nie jest sprawa zakończona. Wracasz do domu z diagnozą, że jest rak i ty teraz zaczynasz co? Mówić, żeby ten rak zniknął. Co zaczynasz robić? Mówić do raka. Czym się zajmujesz od tego momentu? Mówieniem do raka. Co mówisz do tego raka? Że ma zdechnąć, że nie wolno mu przyjmować białka z organizmu. Każesz mu się udusić. Zabraniasz tlenowi do niego docierać. Dlaczego? Bo ty jesteś panem swojego ciała, tak? Możesz sobie tlen wprowadzić w jakie chcesz miejsce.
i możesz zakazać tlenowi dopływać do jakiegoś miejsca, zgadza się? No to teraz zabraniasz, żeby dopływał do nowotworu. Nowotwór jest pozbawiony raka. Nakazujesz, tak? Aby środowisko, kwaśne środowisko wokół rakowe, tak? Zmieniało się w środowisko zasadowe. Nakazujesz. Wierzysz w cuda? Bardzo proszę. Nakazuj. Zabraniasz, tak? Powstawaniu środowiska kwasowemu, w którym się rozwija rak. Nie będzie tam kwasowości teraz. Teraz zdechniesz. Umrzesz. Ty demonie, który za tym stoisz, nie będziesz więcej go stymulował. Ja zabraniam ci stymulować tego raka. Co robisz? Mówisz. Codzienne pogawędki z rakiem. Wierzę. Co się stanie? Bo go zabije! Twój język go zabije! Bo życie i śmierć jest w mocy języka. Zaczynasz aplikować śmierć w raka. Przeklinasz raka. Nakazujesz mu się rozpadać, niszczyć. Okej? O to tu chodzi. Wczoraj skończyliśmy z Sarą oglądać sobie film pod tytułem Bogowie Egiptu. Tam jest w ogóle bajka taka, ale bardzo fajna. Ta bajka, a bogowie walczą między sobą, robią głupoty różne. Jest człowiek między nimi, zakochany, człowiek kocha. To są śmiertelnicy i tamci bogowie. O co chodzi? Oni gdzieś idą po coś, osiągnąć jakiś cel. Tam taka ekipa, Horus, tam w ogóle z jednym okiem, bo tam wujek go urwał. I człowiek idzie, człowiek zakochany, którego ukochana kobieta jest już w zaświatach, w krainie śmierci, bo umarła. Ale wiecie, co on robi? On wierzy, że ją wyciągnie stamtąd. On w ogóle idzie i wierzy, że wyciągnie swoją ukochaną z krainy śmierci. Ktoś tam mówi, przecież ona nie żyje, bo to nie jest do końca tak. Ale tam leży jej ciało, mówi, to nie jest istotne. To nie jest istotne, że ona tam leży martwa. On idzie, on się zamierza dostać, ten chłopak, do krainy śmierci i wyciągnąć stamtąd swoją ukochaną. Rozumiecie? I cały czas o tym mówi. Wyjmę ją stamtąd. Wyprowadzę ją. Wyprowadzę ją. Wszyscy uwalniają słowa niewiary. Ci bogowie wielcy. Nie wiemy, czy się uda. Zobaczymy. Bo tamten jest taki. A ten mówi, ale co mnie to obchodzi? Jest taki jeden moment, że tego człowieka jakiś taki Bóg trzyma tam za gardło, w ogóle nad przepaścią, tak? I mówię do niego, zaraz skiniesz, tak? A mówi, weź, proszę cię, w ogóle, daj spokój. On w ogóle nie bierze poważnie, co do niego mówią, rozumiesz? Byty wyższe nawet. Jego to nie obchodzi, on idzie po swoją ukochaną do piekła. Ja na to patrzyłem i mówię, w ogóle lektura dla ludzi, jak mają wierzyć. I on cały czas tylko patrzy, ma cel, rozumiesz, ma cel i on ten cel zamierza osiągnąć. On ani jednym słowem nie poddaje wątpliwość swojej wiary przez cały czas. A tam jest takie kongo, że nie pytaj w ogóle, co tam się dzieje. Demony, jakieś potwory, jakieś inne rzeczy, rozumiesz, wszystko przeciwko niemu, a on jak koń, mówi, że on idzie do piekła po ukochaną. Co go to obchodzi, że ona nie żyje? Okej? Okay? On zaczyna mówić tak, jak wierzy. I robi to do końca. No skutek oczywiście jest taki, że ją wyprowadza stamtąd. Wszystko się nagina. Wszystko się nagina do jego wiary. Wszystko się nagina. Naczelne bóstwo nad tym całym w ogóle wszystkim schodzi do niego, bo on wierzy. Nasz język to końcówka.
końcówka mocy. Nie komplikuj tego. Nie mów, jak mam mówić. Masz mówić w wierze. To prosty schemat. To prosty schemat. Wierzę o coś i mówię tak, jak wierzę. Uznaję, że to posiadam. To prosty schemat. Co tu komplikować? Nie biorą w tym udziału uczucia, nie biorą w tym udziału żadne myśli. Ok? Jak się modlisz w innych językach, to biorą w tym udział myśli? Nie biorą. Rozumiesz? I mogę myśleć o kotlecie. I to, że myślę o kotlecie, w ogóle nie powoduje zmniejszenia mocy w mojej modlitwie innymi językami. Tak? Bo ja się nie modlę rozumem, tylko czym? Duchem. Tak? Jest modlitwa duchem, jest modlitwa rozumem. Ja się nie modlę rozumem, nie potrzebuję rozumować. W wyznaniu wiary jest to samo. W twojej głowie może być takie kongo, że nie pytam. Może cię boleć, możesz mieć dyskomfort, wszystko wokół może być przeciwko tobie. Ale co ty masz robić? Masz mówić w wierze. Ja nie mówię, że ty masz myśleć w wierze, bo ty masz mieć problem z myśleniem w wierze. Ja nie mówię, że ty masz czuć w wierze, bo tego nas nie uczy Pismo. Bóg nigdy nie powiedział myśl w wierze. Bóg nigdy nie powiedział czuj w wierze. Bóg mówi mów w wierze. A chrześcijanin mówi, ale ja tak nie czuję. Bo chrześcijanin myśli, że jak tak nie czuję, tak sercu nie ma. Ja mówię, co ty w ogóle mówisz? Co to za bzdura jest? Wierzysz tej prawdzie? Wierzę. To mów tą prawdę. Dokąd? Ja mówię, do końca. Do końca. Do końca. O, ale czego do końca? Czegokolwiek. Mów do końca. Do końca. Ktoś mówi, ile mam mówić? Ja mówię, do końca. Rozumiesz? Jeszcze nie było precedensu, żeby padł ten, co mówi. Zawsze pada demon. Demon nigdy nie wytrzyma. Demon nie wytrzyma twojego słowa wiary. Rozumiesz? Choroba nie wytrzyma słowa wiary. Problem nie wytrzyma słowa wiary. Nie wytrzyma, nie wytrzyma. On musi puścić. Słowo Boże mówi, że słowo jest jak młot. Chrześcijanie wszyscy się opadli, że słowo jest jak miecz. Ja mówię, ale gdzie indziej jest napisane, że jest jak młot. Ono czasem jest jak miecz, a czasem jest jak młot. W moim przypadku częściej jak młot. Ja mam częściej doświadczenie w ogóle ze słowem młotem. Biorę młot i tłukę, aż puści. A wszyscy mówią, ja bym chciał tak raz. Ja mówię, a co mnie to obchodzi, jak ty byś chciał? Proszę bardzo iść do lekarza i powiedz, panie doktorze, ja bym chciał, żeby pan mi jednym dzieciem załatwił. Ja nie wiem, czy cię załatwi jednym dzieciem, bo on jest lekarzem, on się zna na tym, tak, okej? Okay? On ma swoją koncepcję. Koncepcję ma swoją. Ty nie mów, jak ma być, jak on ma to robić. Ty masz osiągnąć sukces. Masz mówić w wierze. Rozumiecie, przyjaciele? Musicie mówić w wierze. W sprawach małych i dużych. Nie ma zbyt małych spraw, żeby pozwalać sobie na to, żeby nie mówić w wierze. I nie ma zbyt wielkich rzeczy, żeby ich nie osiągnąć słowem wiary. Nie ma. Jeżeli wierzę, to mówię. Cały czas uczę się tego jak tabliczki mnożenia. Jak się czujesz? Bardzo dobrze, lepiej nigdy nie było. A przecież się rozpadasz. To jest twoje subiektywne, to jest twój subiektywny obraz sytuacji. Twój subiektywny obraz. Twój subiektywny obraz. Prawda jest taka, tak? Że nigdy lepiej nie było. Nigdy nie byłem dalej niż jestem teraz. Nigdy nie byłem silniejszy, zdrowszy, mądrzejszy. Nigdy. Idę. Jak będzie? Będzie lepiej. Dlaczego będzie lepiej? No bo przecież to mówię. Jak może być inaczej niż mówię? Ja nie rozumiem. Jak może być inaczej? Jak ja sobie właśnie wypowiadam życie. Właśnie sobie wypowiadam życie. Wypowiadam życie. Ja nie patrzę, kiedy. Wiara nie zadaje pytań takich. Wiecie czemu? To nadzieja zadaje pytania, kiedy. Wiara nigdy nie zadaje pytań, kiedy. Wiara mówi, mam. A widzisz, to nie jest takie ważne. Dla wiary widzenie, odczuwanie, posiadanie nie jest ważne. Rozumiesz? Wiara nie oczekuje. Wiara uznaje, że posiada. I dlatego mówi, tak jak posiada. Tak jak posiada.
Wiara nie mówi, będę miała zegarek. Wiara sprawdza, która godzina. Ktoś powie, to jest kłamstwo. I kłam na zdrowie. Ja cieszę się, żebyś tak kłamał w wierze. Ty lepiej kłam w wierze, tak? Niż mów prawdę w niewierze, dobrze? Taka duszpasterska, takie doradztwo duszpasterskie. Lepiej kłamać w wierze, bo cała Biblia jest przepełniona kłamstwami w wierze. Cała Biblia jest przepełniona. Jezus kłamie w wierze. Idzie na krzyż i mówi, potem się z wami spotkam. Później, jak już stanę z martwych. No proszę cię. No nie mów mi, że on to czuje. No nie mów mi, że on ma przekonanie intelektualne. On ma takie przekonanie intelektualne, że mu psycha siada w ogrodzie Getsemane. Takie jest Jezusa przekonanie. Jezus jest na skraju depresji. Depresji. Ludzie, rozumiecie, o co chodzi? Taki był stan psychiki Jezusa. Ludzie uważają Jezusa w ogóle za jakiś fenomen psychiczny. To był człowiek taki jak ja i ty. Tylko, że bez zaburzeń. Dlatego on wiedział, że na odczuciach się nie można opierać. On wiedział, że z piekła się nie wyjdzie przez to, że się czuje. On wiedział, że musi trwać w wierze. On to wiedział, dlatego on wyszedł z piekła. On przez wiarę wyszedł z piekła. Przez wiarę, bo on mówił do nich przez cały czas. Potem mówi, wszystkich was pociągnę do siebie. Będzie dobrze, chłopaki, dziewczyny, damy radę. Damy radę, damy radę, bo ja idę na krzyż, potem wstanę z martwych, potem pójdę do nieba. Czy on to czuł? On tego nie czuł. On czuł opresje demoniczne. Rozumiecie? On czuł opresje demoniczne. Jeszcze nigdy w życiu się dobrze nie czuł, wisząc na krzyżu. Nikt. Nikt się dobrze nie czuł, jak się dusił. Jak mu pękały w ogóle ścięgna, stawy. Nikt się dobrze nie czuł, nigdy. I on też się dobrze nie czuł. I on miał zawirowanie w głowie. Ale on wierzył. On wierzył. I on mówił tak. On cały czas mówi. Rozumiecie? Zobaczcie, co on robi. On sobie wypowiedział życie. I musisz sobie wypowiedzieć życie. Jak chcesz mieć życie? Wypowiedz sobie życie. Wypowiedz sobie. Opisz je później. Tak? Opisz je. Wrzuć swoje opisy do internetu. Ale takie będzie moje życie. Tak będzie wyglądało moje życie. Rozumiesz? Daj tam swoje zdjęcie. Pchnij to diabłu prosto w mordę. Więc tak będzie wyglądało moje życie. Moje życie będzie zawsze sukcesem. W moim życiu osiągnę wszystko. To, co Słowo Boże mówi, że mogę osiągnąć. Bo my się nie opieramy na mrzonkach. My się opieramy na Słowie. Rozumiecie, co mamy za podstawę? Słowo samego Boga. Jak Bóg coś powiedział, to teraz ja, jak papuga, będę powtarzał po nim. Ja nie będę się zastanawiał, czy ja dobrze czuję. Ja mówię, Panie, to Ty powiedziałeś. Ja nieraz tak miałem, że szedłem w ogóle w stanie opresyjnym na kolana i mówiłem, Ojcze, to Ty powiedziałeś. A ja się teraz będę trzymał jako indyka tego. I będę mówił tak, jak Ty powiedziałeś, bo to Ty powiedziałeś. To Ty powiedziałeś. Ja czuję w ogóle coś innego, a to jest nieważne, co ja czuję. Ważne, że to Ty powiedziałeś. Ja teraz będę szedł za tym. Ja będę mówił, ja będę mówił, ja będę mówił. Tak powinien postępować normalny umysł chrześcijański, a nie normalny umysł. To mówi tak. A co to będę mówił? Co ja będę kłamał? Mówię, jak jest. Ja mówię, Ty hipokryto, Ty mądrku. To Ty uważasz, że szczerość to prawda? Bo Ty szczery jesteś, a to mnie obchodzi, że Ty szczery jesteś, to idź do AA. Tam są wszyscy szczerzy. Siedzą pro Ciebie, idź dzisiaj alkoholik, chętnik alkoholik. Szczerzy ludzie. Co z tego, że oni są szczerzy, jak on jest dzisiaj alkoholik, chętnik alkoholik? Co mnie do tego takiego znaczy, jego szczerość? Grupa szczerych ludzi. Szczerość to w ogóle jest jakiś element życia. Ty masz mówić prawdę. Przecież w ogóle Bóg zachęca do tego wszystkiego. On zachęca, żeby kłamać. On mówi tak, niech słaby powie, jestem bohaterem. Ty, i teraz słaby to czyta. Czyta to ktoś słaby, mówi, no faktycznie jestem słaby w ogóle, ale on mi mówi, że ma mówić, że jestem bohaterem, tak? Wyglądam jak szczur w żelaznym sklepie, taki wypasiony jestem, człowieku, idę.
I staje i mówi, jestem bohaterem. Tam dostał w mordę, upadł. Proszę mnie, obtar się, mówi, huk, tak? No fajnie. Skąd ty to wziąłeś? Pytam o ludzie. Skąd ty to wziąłeś? Zobacz, jak ty wyglądasz, zobacz, co ty sobą prezentujesz. Rozumiesz? A mówię w piśmie, przeczytałem, Bóg mnie kazał powiedzieć, że jestem bohaterem, ja jestem bohaterem. Rozumiesz? Nie jesteś bohaterem, jesteś straceńcem, mówi życie. Straceńcem! Nie masz nic, nic nie prezentujesz sobą, jesteś niczym. Nie! On mi powiedział, że jak ja się czuję słaby, to mam mówić, że jestem bohaterem. On mi nie powiedział, że mam się czuć, albo brać pod uwagę to, co wy mówicie. I ja mam mówić, że jestem bohaterem. Co robić? Mówić! No co to jest? To jest zachęta do tego, aby zaprzeczyć, tak? Stanowi faktycznemu. Widzialnemu stanowi faktycznemu. Chory mówi, jestem zdrowy. Biedny mówi, mam pieniądze. Samotny mówi, w ogóle nie mogę się opędzić od towarzystwa. Rozumiesz? To jest życie chrześcijańskie. Normalne życie chrześcijańskie. Tak mówi wierzący człowiek. A niewierzący jest szczery. Okutuj w takiej szczerości. Przyjdź dzisiaj do Boga, uklęknij przed nim, przepraszam Cię, Panie, że byłem szczery. Zmiłuj się nade mną. Opowiadałem w ogóle tak, jak się czułem. Przez cały czas. Sobie i innym. W moim sercu uznałem, że jestem taki, jak się czuję. Uznałem to. Jeszcze raz chcę, żebyście zrozumieli. To nie jest zamknięcie bycia szczerym. Bo w normalnych, głębokich rozmowach, kiedy wielokrotnie musimy dokopać się do jakiegoś problemu, my określamy ten stan choroby. Ale w naszym sercu już uznajemy, że to jest coś, co jest to, co zostało załatwione na krzyżu. Bóg nie mówi do słabego, nie uznawaj, że jesteś słaby. W ogóle to On tego nie mówi. Zauważyliście to? On mówi, niech słaby, czyli ten, który się czuje słaby, tak? Ten, który wie, że jest słaby, tak? Co zrobi? Powie! Nie to, że słaby, niech udaje, że słaby nie jest. Tylko niech powie. Ty się możesz czuć słabo. Nikt nie mówi, nie czuj się słabo. Nikt nie mówi, że do ciebie ktoś przyjdzie i na przykład powie, jak się czujesz. Ty powiesz, wiesz co? Tak naprawdę fizycznie czuję się słabo, ale ja jestem mocny. Ja jestem mocny. Mam takie odczucia słabości. Ale to są odczucia. Ale ja jestem mocny. Ja jestem zdrowy. Jakieś mam odczucia. Odczucia mam. Bo Bóg nie robi wariata z człowieka. On po prostu pokazuje, gdzie jest siła. Gdzie jest siła. Rozumiesz? I prezentowanie tego za pomocą języka, tak? Jest naszym zasmarkanym obowiązkiem. To prawa duchowe, ludzie. To nie nasze widzimisię. Psalm 34, 13, 15. Psalm 34, 13, 15. Jaki ma być człowiek, który kocha życie, lubi oglądać dobre dni? Jaki ma być człowiek, który kocha życie, lubi oglądać dobre dni? Strzeż języka swego od zła, a warg swoich od słów obłudnych. Odwróć się od zła i czyń dobrze, szukaj pokoju i ubiegaj się o nim. I przeczytamy jeszcze 1 Piotra 3:10 do tego. 1 list Piotra 3:10. Mówi tak, bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma swój język od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. W ogóle ludzie, zobaczcie. Kto chce być zadowolony, w ogóle chcesz być zadowolony? Takie pytanie. Chyba ktoś chce.
Chcę być wtedy to bardzo dobrze. Chcę być zadowolony i oglądać dni dobre. Czyli chcę mieć realnie dobre życie, tak? Co mam zrobić? Powstrzymaj swój język od złego. Czy to jest napisane, umoralniaj się? Nie. Czy to jest napisane, w ogóle spełniaj dobre uczynki? Nie. Tu jest napisane, powstrzymaj swój język. Zacznij zajmować się tym, co ty mówisz, człowieku. Jeżeli ty chcesz mieć sukces, to zajmij się buzią swoją. Zajmij się tym właśnie. Czym ty się tam zajmujesz? Zobaczcie, u Boga są proste rzeczy. Jezus mówi, jarzmo moje jest jakie? Lekkie. A chrześcijanie siedzą i mówią, jakie to ciężkie. Ile tu jest zasad, ile tu jest reguł. Ja mówię, zasady i reguły to są przecież ciebie, jak się przygotowujesz do pierwszej komunii świętej. Tam to jest człowiek ukośny. Rozumiesz, który palec zgiąć, proszę ciebie, co zrobić. Rozumiesz, i którędy, który rąbek uchylić, a którym półkiepkiem, proszę ciebie, zjeść węglowodany złożone w postaci świętego sakramentu. Tam jest trudno, cholera jasna. Ale w Chrystusie nie jest trudno. Jarzmo Chrystusa jest lekkie. I on mówi, przestań kombinować, tylko zajmij się językiem. To jest proste. Zauważyliście, że ludzie, którzy myślą pozytywnie, mają lepiej w życiu? No. Optymiści mają lepiej. Czemu optymista ma lepiej? Na tym samym pochrzanionym świecie. Ten świat jest tak samo pochrzaniony dla optymistów i pesymistów. Rozumiecie to? Naprzeciwko będzie mieszkał optymista, a tu pesymista, w jednej klatce schodowej, w jednym mieście. I te same zjawiska będą zupełnie inne dlatego i dlatego. U optymisty, tak? Zawsze będzie słonko. U pesymisty zawsze będzie mrok. Zawsze. Zawsze. Ja się patrzę na pesymistów, na ludzi, nawet biorę pod uwagę miejsce, w którym mieszkam, ja się przyglądam na pesymistycznych ludzi, bo mogę, bo tak jak mieszkasz u siebie lata, to znasz sąsiadów, patrzysz się na pesymistów. Marnieją z roku na rok. Oni marnieją, ci ludzie. Marnieją. Ja słyszę, jak pesymiści rozmawiają. Jak się zbliża lato i grupy pesymistów wychodzą u nas na osiedle i oni zaczynają rozmawiać. Ja czasami stoję, bo to są zagadnienia w ogóle na poziomie w ogóle socjologii, słuchajcie. Dorośli ludzie, zaznaczam, XXI wiek, w zasadzie centrum Europy, stoją i rozmawiają w ten sposób. To przez te mówi komary, co mówi z Afryki przyleciały. Wszystko jest. Ja tak stoję z boku, mówię, wydaje mi się wiedzieć. Dużo usługuje, pije te substancje takie różne. Mówię, wiesz, mało sypiam. To jest niemożliwe, żeby dorośli ludzie rozmawiali. Ojcowie, rodzin, tak? W ogóle, jak komary z Afryki przyleciały do Polski? Jak komar przyleciał człowieku z Afryki do Polski? Komar? No komar? No człowieku. Ja nie wiem, ile jest żywot komara, ile komar żyje. No nie wiem, ile komar żyje. Gdzie? No w cięciach to leciał człowieku. Nawet niech odleci człowieku, no nie wiem skąd on leci. No, tutaj blisko. No to na cholerę nie doleci. Dla niego człowieku, rozumiesz, lekki powiew wiatru, proszę ciebie, to jest huranie. Ale to komary przyleciały do Polski, komary z Afryki i to one zrobiły te choroby, te wszystkie grypy, te inne, to one te komary. Ty tak stoi i mówię, Chryste jedyny, mówię, chyba wrócisz niebawem. To jest w ogóle symptom końca świata. Takie silne natężenie głupoty. Ja byłem w szpitalach psychiatrycznych, nie powiem, również, ale no to tam było normalnie. Normalnie było. Przynajmniej ktoś przyszedł, przedstawił się, proszę ciebie, z dzisiaj tak, no schizofrenię paranoidalną i zasiedzieliśmy, kwarzyliśmy i zawsze było fajnie. Wymieniliśmy swoje patologie i było okej. A tutaj? Jak ten człowiek ma mieć dobrze? Jak on uważa, że komar z Afryki przylatuje człowieku i przynosi plagi do jego życia? Jak ten człowiek może mieć dobrze? No jak? Przecież życie i śmierć jest w mocy języka. Jak można wziąć językiem swoim i powiedzieć taką rzecz? I on wierzy w sercu swoim w to. On wierzy, że te komary przyjdą. A to jest taki niuans, detal.
Tak wygląda rzeczywistość. Ludzie chcą mieć w życiu dobrze, a mówią, że cały czas jest źle. Wszędzie widzą źle. Jest za gorąco, jest za zimno, za bardzo pada, za mało pada, za mało się poce, za bardzo się poce. Rozumiesz? Mam za dużo czasu, mam za mało czasu. Jestem za mały, jestem za duży, za gruby, za chudy. On cały czas tak mówi. Rozumiesz? Bym miała dłuższe włosy, wyglądała lepiej. Może się zetnę, mam za długie włosy. Wiesz, o co chodzi? Cały czas. Cały czas język, tak? Produkuje toksyczną substancję. Toksyczną substancję. Cały czas. Słowo jest w pogardzie. Prawda jest w pogardzie. Mogę popieprzyć sobie głupoty. Mogę się przekląć dzisiaj. Co mi zależy? Jestem pod łaską. Ja mówię, jeszcze się zdziwić. Zdziwisz się, że ona nie będzie działać. Dlatego, że łaska, tak? Ona jest elementem związanym ściśle z czym? No z prawdą, 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 prawdą. Nie można w łasce wbić sobie noża w brzuch, kroić sobie jelita i mówić w ramach księca Jezusa i jest moje uzdrowienie. Rozumiecie, o co chodzi? Bo to samo słowo, które mówi w ranach i sińcach Jezusa jest moje uzdrowienie, mówi też, że człowiek dobry samemu sobie czyni dobrze. A więc nie wbija sobie bagneta w brzuch. Bo to jest to same słowo. Ten sam Bóg powiedział, w ranach i sińcach Jezusa jest twoje uzdrowienie i ten sam Bóg powiedział, tak, że człowiek dobry samemu sobie czyni dobrze. Ten sam Bóg. Z tych samych ust wyszły te dwie informacje. To jest taka sama prawda. Taka sama prawda. Taka sama prawda. Nie można mówić źle i oczekiwać, że będzie dobrze. Nie można narzekać i pesymistycznie oglądać rzeczywistości i mówić, będzie super w moim życiu, bo jestem pod łaską. A diabła główno obchodzi pod czym ty jesteś, jak ty w ogóle uwalniasz śmierć przez cały czas. Proszę bardzo, wysparuj się miodem pro ciebie i połóż się w ulu. I ogłaszaj, że jesteś pod łaską. Rozumiesz? Pod jaką łaską, człowieku? O co ci chodzi? Po co ty to robisz? To jest głupota. Dlaczego mówisz, mówisz rzeczy, które niosą śmierć? Czemu tak robisz? Twoje życie jest wynikiem tego, co powiedziałeś do tej pory. To, co jak mówisz, ma bezpośredni wpływ na twoje szczęście i na szczęście ludzi wokół ciebie. To, co mówisz. To są dwa pouczenia. Nie mów złych słów. Po drugie, nie mów słów obłudnych, czyli takich, które masz tylko w umyśle, a nie w sercu. Czyli słowa niewiary są słowami zdradliwymi. Mówienie niewiary jest obłudne. Bo ja tak mam w umyśle. No i co z tego, że tak masz w umyśle? No to co z tego, że tak masz w umyśle? Przecież umysł to jest takie miejsce, jakieś miejsce w twojej duszy, tak? Jakiś zbiornik informacji. Natomiast umysł, przepraszam bardzo, tak? To nie jest naczynie, w którym znajduje się prawda. No bez przesady. Umysł to jest zbiornik informacji w duszy. Przecież wiemy, tak, że w duszy nie mieszka Bóg. Bóg nie mieszka w umyśle człowieka w ogóle. No gdzie? Bez przesady. Boga nie ma w umyśle. Jakbyśmy mieli Ducha Świętego w umyśle, to byśmy w ogóle byli święci i od A do Z. To byłoby każda myśl podporządkowana. Żeby jakby tam wszedł, by tam był porządek, momentalnie pozamiatał. Ale jego tam nie ma. Jego tam nie ma, on jest w duchu. I teraz trzeba, tak, sprzątać swoje umyśle w ten sposób, że się przyjmuje prawdę z ducha i zaczyna się ją stosować, dlatego potrzebna jest normalnie nasza wola, decyzja. Teraz, czyli co? Ja dowiaduję się jakiejś prawdzie, zaczynam ją wypowiadać, bo taka jest dyrektywa. Nieważne, co ja myślę sobie, co mnie obchodzi, co ja myślę. Jak ci zależy,
Żeby dobrze myśleć, to sobie załaduj odpowiedni program do umysłu. Wtedy będziesz mówił, co myślisz i będzie super. Będziesz miał taki komfort wewnętrzny. Ale dopóki ty nie masz w umyśle ugruntowanych pewnych praw, tak? A dowiadujesz się o jakiejś prawdzie, to najpierw zacznij mówić tą prawdę. Potem sobie ją analizuj. Najpierw zacznij ją mówić. Mów. Uwierz i mów. Uwierz i mów. Umysł się przystosuje. Słowa obłudne to także słowa niezgodne z całokształtem prawdy Bożej. Są słowa obłudne. Są właśnie słowa, które w ogóle mówią tak czuję, bo ja tak czuję. Ja mówię, to, że coś czujesz, to nie jest stan końcowy. Ja w ogóle jak rozmawiam z ludźmi, nawet w formułach terapeutycznych, ja mówię, co czujesz? Teraz mówię, co czujesz? No czuję to czy tamto. Ale ja rozmawiając o tym, że ktoś coś czuje, tak, to prowadzę tego człowieka w prostej rzeczy. To, co czujesz, to jest jakiś element. My sobie możemy porozmawiać o tym, co czujesz. Ale ja ci powiem, jaka jest prawda i teraz my będziemy twoje poczucia dopasowywać do prawdy. Bo ja chcę, żebyś dobrze czuł. W ogóle ja chcę, żeby każdy się dobrze czuł. Ja też się lubię dobrze czuć. Bardzo lubię się dobrze czuć. Kiedyś, jak byłem w świecie, to sobie chemicznie regulowałem uczucia. To sobie kokainki sięgnąłem, to się wódeczki napiłem i się zawsze jakoś tam wyregulowałem chemicznie. Tak? Nie chcę się tak regulować. Ale chcę się dobrze czuć. Nie chcę żyć w jakimś w ogóle ciągłym spiętrzeniu emocjonalnym, bo to nieraz nie polega szczęście człowieka. Stąd ja terapeutyzuję swój umysł, doprowadzam swoje emocje do odpowiedniego stanu, który jest jaki zgodny z czym? No z prawdą. Bo to, co czuję, to nie jest prawdziwe wielokrotnie. A na początku drogi chrześcijanie, nawet w ogóle nieprawdziwe to, co się czuje. Ja zawsze czuję coś innego niż prawda. Nawróciłeś się do Jezusa, ciebie, a czujesz się potępiony, jakbyś był dalej w piekle. Bo masz głowinę całą zrytą, ciebie tym, co zrobiłeś, emocje są nadwyrężone przez 40 lat życia. Rozumiesz, że ty koniec, jak się czujesz? A czujesz się jak grzesznik, ale jesteś grzesznikiem? No nie wiem, bo tak się czuję. Jesteś czy nie jesteś? No Pismo mówi, że nie jestem, no. No teraz mówię, proszę, powiedz, że nie jesteś grzesznikiem. No tak, pierwszy słów. Ja po polsku normalnie, nie przez zęby. Nie tak jak te matki na ulicach do dzieci. Cicho bądź! Matka w ogóle patrzy, zwrócił uwagę, matka, dziecko, mówi, Chryste, jedyny na terapii, tylko 4 lata skończy. Dziecko, proszę. Nie wiem. To jest tak. Jestem zbawiony i nigdy nie pójdę do piekła. Grzechy moje są przebaczone. Wyznawaj, 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 wyznawaj. Po pół roku wyznawania zaczynasz czuć, że jesteś zbawiony. I że nigdy do piekła nie pójdziesz już. Co zrobiłeś? Wyregulowałeś sobie uczucia. Czym? Prawdą. Za pomocą czego? Języka, tak? Zobaczcie, to proste jak konstrukcja cepa. To łatwe. Łatwe. Rzeczy Jezusowe są łatwe. Tylko trzeba uwierzyć, że tak to w ogóle działa. Nie jesteś tym, co czujesz. Masz mówić to, co mówi prawda. I to coś cię wyreguluje. Co mówi Pismo Święte? Kto mówi, niech mówi tak, jak Słowo Boże, no. Kto mówi, czy w ogóle chcesz coś powiedzieć? Masz coś do powiedzenia gdzieś? Tak jak Słowo. Nie chodzi o cytowanie Pisma Świętego, nie daj Boże, nie cytuj. Tak. Tu nie chodzi o cytowanie. Tu chodzi o to, że ty ogłaszasz prawdę, prawdę. Podchodzili do mnie po moim nawróceniu. Jak już zacząłem być publiczny, ludzie podchodzili, mówili, ty mi mówisz Ewangelię? Morderco! Jakbyś ja mi z kimś pomyliłeś? A to nie zamordowałeś człowieka? Ja mówię, widzisz, mówię, w poprzednim wcieleniu miałem taki przypadek. Jak w poprzednim wcieleniu? Ja mówię, no jaki byłem stary, mówię, to zabiłem teraz, mówię, jestem nowy. To mówię, nie zabiłem. Ty jesteś nienormalny. Ja mówię, nie jestem nienormalny, jestem wierzący. Podszedł do mnie jakiś człowiek, mówię w mieście, jaki? Jak ja kiedyś, nie? I tam, ja od niego tam,
robił lewe interesy, ja na te lewe interesy go powykręcałem, po prostu też mu nie oddałem jakieś pieniędzy, gdzieś tam przychodzi do mnie, oddaj pieniądze, a mi nic ci nie oddam. Jak to mi nic nie oddasz? Mówię, nie, bo to nie ja pożyczałem. A mówi do mnie, jak ty nie pożyczałeś, bo jesteśmy w innym pieniądze. Ja mówię, to stary człowiek cię pożyczył. Jaki stary człowiek, to ty mówisz, ja mówię, poczekaj. Zacząłem ogłosić Ewangelię, mówi, a mnie obchodzą twoje przekonania religijne. Mówię, a mnie nie obchodzi to, co do mnie mówisz teraz. Nic mnie nie obchodzi, nic. Grosza ode mnie nie dostaniesz. Mówię, pamiętaj. Nigdy więcej do mnie nie przychodzi. Po to, że ci oddał te pieniądze. Ludzie, jak ja bym miał oddać pieniądze wszystkie, które komuś ukradłem, tak? Ten zgłupiał. Całe życie się zajmował prawdziwie teraz oddawaniem pieniędzy. Miałem taką zajawkę na początku, jak pod prawem jeszcze siedziałem. Wszystko oddał, potem zacząłem Chrysta jedyny, ja nawet nie wiem komu co. Tu nie o to chodzi. Tu o to chodzi, żeby zrozumieć, tak? Kim jestem i zacząć to opowiadać. Ja zacząłem wszędzie mówić o sobie jako o nowym człowieku. Przecież ja pamiętam, jak my pojechaliśmy do Drzyski, do programu, do rozmów w toku. Jak ja powiedziałem, że ja nie mam wyrzutów sumienia. Powiedziałem to, co mówi słowo. To myślałem, że mnie zlinczują, tam wstali. Ja mówię, spokojnie, zaraz. Już jeszcze nie koniec. Jeszcze siedzę w okręgach niebieskich teraz. Chrystusem Jezusem tam proszę. Ksiądz taki siedział, mówię, prawda? Mówi tak. No co ja mówię? Mówię to, co mówi słowo. Mówię, przebaczono mi grzechy, bo Chrystus za mnie umarł. Jestem nowym stworzeniem i siedzę z Chrystusem na tronie, w okręgach niebieskich. I nie mam wyrzutów sumienia, że zabiłem faceta i osierocił 6 dzieci. I koniec. Mówię, to jest miłość Boża. Oni o nie mieli. Ale co? Czy ja mam to czuć? No. Ja mam mówić to, co mówi słowo. Bo ja mam dyrektywę Bożą. Kto z was mówi? Niech mówi jak? Tak! Jak mówi słowo Boże. To z tego zostaniesz rozliczony. Kiedy staniesz przed Trybunałem Chrystusowym w niebie. Tak? I będziesz rozliczany ze swoich słów. Tak? To będziesz rozliczony właśnie z tego. Z tego, czy mówiłeś tak, jak Słowo Boże. I Bóg ci pokaże. Dziecko moje. Tu. Nie mówiłeś, jak mówi moje słowo. Dlatego odniosłeś tam porażki. A tu. Mówiłeś, jak moje słowo. I zbudowałeś fundament życia. Rozumiesz? Dziecko moje, to, co sobie wypowiedziałeś, to masz. Odniosłeś sukces na podstawie swoich słów. Jeremiasz 3:8. Księga Jeremiasza. Ento się musiał nauczyć mówić człowieku prawidłowo. Jeremiasz. Bóg go uczy przez 2/3 w ogóle dobrze mówić. 2/3 tej księgi. Weźcie się temu przyjrzyjcie. On człowieku dopiero po 60% w ogóle swojego życia zaczyna mówić prawidłowo. Dopiero, jeden też. 3:8. Widziała także, że ja właśnie z powodu wszystkich cudzołóstw odrzuciłem odstępną żonę Izraela i dałem jej list rozwodowy. Jednak jej siostra, niewierna Juda, nie ulękła się, lecz poszła także i oddawała się nierządowi. Słowa niewiary to słowa uderzające w prawdomównego Boga. Bóg coś mówił do nich. Coś mówił. Ale oni robili zupełnie coś innego. Mówili coś innego i robili coś innego. A więc wypowiadanie słów, które są sprzeczne z Bożym poglądem,
Rozumiecie? To jest wypowiadanie słów niewiary. W jakiejkolwiek konfiguracji ty musisz znać Boży pogląd na każdą dziedzinę. Ludzie, jesteśmy ruchem przebudzeniowym. My się nie zajmujemy niczym innym, jak tylko tym, aby przebudzić Kościół i zaludnić niebo. To nas w ogóle interesuje. To nas interesuje. Nas nie interesuje nic więcej. Żadne układy, układziki, nic. My musimy znać zasady Boże, poglądy Boże w każdej dziedzinie. Jeżeli jest jakiś pogląd Boży, to ty musisz go znać. Bo jesteście myśli Chrystusowe. Masz dostęp do poglądów Bożych. Nie możesz powiedzieć, ja nie wiem. Ja nie wiem, co myśli Bóg w tej sprawie. To się dowiedz. I zacznij mówić tak, jak On mówi. Jak mówi Jego prawda. To się dowiedz. Dowiedz się. Masz Ducha Świętego, masz Pismo Święte, masz nauczać po kokardkę prawidłowych. Rozumiesz? Dowiedz się. To mi często przychodzą ludzie i mówią, wiesz, ja nie wiem, jak to jest, ja to się dowiedz. Bo ludzie często przychodzą, powiedz mi, jak jest. Ja mówię, ja się dowiedz może. Jak się mam dowiedzieć? Ja mówię, zacznij badać ten materiał, który ma zdany. Bóg nie ukrywa dzisiaj niczego przed ludźmi. Rozumiesz? List Jakuba 3:8. List Jakuba 3:8. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krwnoprawnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Człowiek sam z siebie nie ma mocy zmienić swojego języka. Naturalnie człowiek tego nie zrobi. Naturalnie człowiek jest tak owładnięty przez swój język, że Jakub o tym musiał wspomnieć. Nikt, jest napisane, nie może ujarzmić go. Nikt z ludzi. Ale ty nie działasz sam. Ty możesz poddać swój język Duchowi Świętemu. Wystarczy, że podejmiesz decyzję i zacznie się proces. Wiecie, dlaczego ludzie nie mają zmienionego języka? Bo ludzie nie są zdeterminowani na zmianę języka. Ludzie mówią, a, zobaczysz, jak to będzie. Nie zobaczysz, jak to będzie. Weź się za tę sprawę, jak za każdą inną. Więcej, ustanów ją, tak, na poziomie priorytetów. Przyjdź dziś do Boga, powiedz, Boże mój, ja nie mogę mówić inaczej niż Twoje słowo. Duchu Święty, przyjdź do mojego języka. Ja poddaję Ci swój język. Ja otwieram się teraz na każdą formę nauki, korekty, treningu. Tak? Nie ma bata. Nie ma, że ja czasem będę mówił, albo się pomylę. Nie pomylę się. Duchu Święty, ja potrzebuję wytworzyć kulturę mówienia wiary. Kultura mówienia to jest coś więcej niż powiedzenie od czasu do czasu. Posłuchajcie. Diabeł jest fachowcem od tego, żeby wprowadzać chaos i dezorientację. Jesteśmy w różnych sytuacjach w życiu, w różnych środowiskach. Różne są konfiguracje ludzi wokół nas. I bardzo łatwo jest zgubić język wiary, jeśli się nie stworzy kultury wiary w swoim języku. Kultura wiary to jest kultura wiary. Wiecie, kiedy się, można powiedzieć, że zna się jakiś język, kiedy się myśli w tym języku. Kiedy potrafisz myśleć w tym języku. Ostatnio byliśmy na spotkaniu i Beatka, i siedzimy sobie razem w restauracji, i Beatka dziewczyna mówi, złapałem się na tym, że wtedy myślę po angielsku, tak? Tłumaczyłam to, co mówię. Siedzieliśmy przy stole, rozmawialiśmy, a ona w swojej głowie tłumaczyła po angielsku. Tłumaczyło się jej po angielsku to, co ja mówię. To jest człowiek, który zna język.
Wymyśleć po angielsku. To jest to. Wymyśleć po angielsku. I teraz do tego stopnia my musimy doprowadzić swój język. To nie ma tak, że nam się czasem nie uda. To nie jest w trąbkę dmuchnie, będę teraz próbował mówić w wierze. Nie. Ja poddaję swój język Świętemu Duchowi. Jako ster mojego życia. Duchu Święty, ja wytworzę kulturę mowy wiary. Ja poddaję Ci swój język, ja poddaję Ci swoje walki, ja poddaję Ci to. Ja będę mówił w każdej konfiguracji w wierze. Coś Wam powiem. Ja się mogłem zezłościć w życiu, rozgniewać. Mogło mi się ciśnienie podnieść aż pod sam nos. I ja zawsze mówiłem w wierze. To mogło, mój charakter mógł nie nadążyć za mną. Rozumiecie? I nie nadążał. Ale ja mówiłem w wierze. Mówiłem w wierze. Krzyczałem w wierze. Gniewałem się w wierze, złościłem się w wierze. Przepraszałem potem Boga za swoje zachowanie. Przepraszałem też człowieka za swoje zachowanie. Rozumiecie? Ale ja mówiłem w wierze. Ja zrobiłem to ze swoim językiem. Dzisiaj nie pracuję nad swoim językiem. Bo ja to wypracowałem. Ja mam to wypracowane. Dlatego też daję Wam świadectwo, że nad tym się nie pracuje całe życie. Ja mam wypracowany język wiary. Mówię w wierze, kiedy żartuję. Mówię w wierze, kiedy się bawię. Rozumiecie? Mówię w ogóle, cały czas mówię w wierze. Wypowiadam słowa wiary. Wypowiadam słowa wiary. Widzę intencje. Widzę to, co jest w moim sercu w danej chwili, rozumiecie? Nie ma, że idę i sobie tam opapam sobie. Nie. Mam wielki szacunek dla mojego języka. Ja po prostu kiedyś zrozumiałem, że ja mojego języka nie znalazłem na śmietniku. Mój dziadek, pierwszy osobiście znany mi faszysta, chociaż twierdził, że jest narodowcem naszym polskim, ale jego przekonania w stosunku do Żydów i innych narodowości były straszne. Cały czas klął. Cały czas. Wszystko przeklął. Gierka widział w telewizji, był na niego. Wszystkiemu byli winni Żydzi i komuniści. I marzył, żeby przed drugi Piłsudski zrobił z tym wszystkim porządek, bo jedyną osobą, którą szanował, był Piłsudski. Józef by to wszystko mówił. I teraz używał szeregu epitetów na ten temat, co Józef by z nimi zrobił, co im urwał, co im wsadził i w ogóle. Taki był mój dziadek. Ja też taki byłem później. Mój język był w dramatycznym stanie. Ja wszystko przekląłem i wszystkich dookoła w swoim życiu. Rozumiecie? Jest taki pastor, powiedział, mówi, w tym kraju jest przeklęte wszystko, nawet każda płytka chodnikowa. Mówi, i chrześcijanie są pierwsi do tego. Rozumiesz? I potem, kiedy się nawróciłem, to ja zrozumiałem, że ja mam język po dziadku. Odziedziczyłem to po swoich przodkach. Dokładnie tak, jak mówiło słowo. Te same demony, które siedziały na moim dziadku, siedziały na mnie. Bo ja od małego byłem z dziadkiem i zaprzyjaźniłem się z nim i z jego demonami. Ja przyniosłem Bogu swój język i rozpocząłem pracę nad swoim językiem. Zaświadczam Wam, że kiedy zdecydowałem się na pracę nad swoim językiem, zaczęły następować cuda. 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 Na przykład od 2001 roku
Nie wypowiedziałem wulgaryzmu. Nigdy. Czasami mnie ktoś pytał, ty w ogóle kontrolujesz to, co mówisz? Ja mówię, ja wszystko kontroluję, co mówię. Wszystko. Jestem tak świadomy tego, co ja mówię. Filipian 4,13. Filipian 4,13. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie, a więc ja mogę zmienić swój język. Weź tą zasadę i zastosuj ją do języka. To jest twoja broń. Zainwestuj w uzbrojenie. To jest twoja broń. To jest twój arsenał. Żeby iść na wojnę, trzeba zebrać broń. Pamiętacie ten opis, kiedy Jezus schodzi na ziemię? Na ostateczną walkę? Bardzo mnie to zainspirowało któregoś razu, bo ja zobaczyłem, że ta walka to będzie jakaś strasznie krótka. Ja w ogóle kiedyś to myślałem, że to będzie długa walka. Mówię, zbiera te wojska, ja tam razem z nim, w tym wojsku, i my teraz będziemy walczyć. I kiedyś do mnie dochodzi ta prosta informacja, że on wchodzi i zabił ich wszystkich mieczem swoich ust. Ja mówię, o, ale walka. Co zrobisz? Jest takie fajne zdjęcie w internecie. Zobaczyłem Jezusa, który zamiast języka ma taki wielki miecz. I to mu wychodziło ten miecz. Tak z 1,5 metra z jego twarzy. Mówię, piękne zdjęcie. I one go gdzieś umieściły. Piękne zdjęcie. On zejdzie na ziemię i wiecie, co zrobi? To, co robi od początku. Wypowie słowo. On wypowie słowo. Rozumiecie? I hordy demonów będą padać. A ty będziesz chodził i zbierał łupy. Rozumiesz? Jaki będzie nasz udział w tej walce? Taki będzie nasz udział. Gdzie chłopaki, dziewczyny łupimy do spodu. A nie udział. Żywe słowo zejdzie na ziemię i wypowie słowo. Pokazuję wam to, żebyście zrozumieli, jaka to jest mega istotna sprawa. Zaczyna się wszystko od słowa i kończy się słowem. Wszystko stworzył słowem, a potem słowem załatwi te wszystkie rzeczy, które stały się patologicznymi. Słowo. Ewangelia Marka 7:32-35. Ewangelia Marka 7:32-35. I przywiedli do niego głuchoniemego i prosili go, aby położył na nie ręce, a wziąwszy go na bok od ludu osobno, włożył palce swoje w uszy jego, splunął i dotknął się jego języka i spojrzał w niebo, westchnął i rzekł do niego Efata, to znaczy otwórz się. I otworzyły się uszy jego i zaraz rozwiązały się więzy języka jego i mówił poprawnie. Po pierwsze, uwierz, że Duch Święty chce i może zmienić twój język. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Musisz uwierzyć, że Duch Święty chce i może. Po drugie, zdecyduj, że chcesz używać swojego języka na Bożą chwałę. Tak jak się poświęca każdy swój członek, tak się poświęca język. Język się poświęca. Tak jak się poświęca każdą rzecz w swoim życiu. Czas, pieniądze, rodzinę. Tak się poświęca język, to się niczym nie różni. A więc zdecyduj, że chcesz używać swojego języka na Bożą chwałę. Po trzecie, przyjdź w tej prostej modlitwie do Boga. Powiedz, zmień mój język, Duchu Święty. Uznaję to za priorytet. Za priorytet.
Następnie uwierz, że twój język został zmieniony. Co się robi, jak się przyjdzie do Boga i się poprosi o coś? Zaczyna się wierzyć, że co? Że się to co ma. Jak w każdej dziedzinie. Uznajesz, że masz zmieniony język. Nie patrzysz na porażki już, nie patrzysz na upadki tego języka, tylko uznajesz, że masz zmieniony język. Ja już mam zmieniony język. I dalej. Ucz się codziennego poddawania języka Duchowi Świętemu. Codzienna korekta. Pokutuj ze złego użycia. Powiedz Duchu Święty, wskazuj mi na porażki mojego języka. Pokazuj mi, kiedy mój język upadnie. Czy kiedy mój język upadł w ciągu dnia. Pokaż mi to, Duchu Święty. I pokutuj z upadku języka, jak z każdej dziedziny. Nie ma różnicy, czy powiesz słowo niewiary, czy poderżniesz gardło sąsiadce. Rozumiesz? Taki sam grzech. Bo ty nie wiesz, co to słowo niewiary może do czego może doprowadzić. Ręka prowadzona po gardle sąsiadki natychmiast pokazuje ci, co się stało, ale ty nie wiesz, co słowo niewiary może zacząć robić, mimo że nie widzisz tego teraz. Słowo jest gorsze niż miecz, gorsze niż najostrzejszy nóż, jeżeli jest słowem niewiary. Rozumiecie? Ono tnie z o wiele głębszym zasięgiem. Po prostu. Ono pozostawia potężne ślady później. Ślady w rodzinach, w dzieciach, w finansach, w ciele. Rozumiecie? Słowo niewiary. Dzieje apostolskie 2:3. Dzieje apostolskie 2:3. Mówi tak. I ukazały się języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. Weź od Boga niebiański język natychmiast. Choćby w tej chwili. Prostym aktem. Wiary. Tak jak się bierze uzdrowienie. Tak jak się bierze sukces. Tak się bierze język. Kiedy? Kiedy chcesz.